parku rozrywki Lotus w Siang City, oprócz kwiatów lotosu kwitną różne jesienne kwiaty, i to nas uszczęśliwia. Również w parku rozrywki Lotos, istnieją różne rzeźby związane ze stawami. Dlatego pozostaje w dobrej harmonii z otaczającą przyrodą. Wyróżnia się przyjazny dla środowiska projekt parku, mając stawy, w których rosną kwiaty lotosu. Tuż obok tego obszaru, jest takie miejsce, kwiaty lotosu zostały po raz pierwszy wprowadzone w Korei. To pokazuje historia koreańskich kwiatów lotosu. Wśród obszarów z kwiatami lotosu w Korei park rozrywki Lotus może pochwalić się największą skalą. Życzę Ci, żebyś to zrobił, ciesz się pięknem parku rozrywki Lotus. Co roku w lipcu kwitnie kwiat lotosu. Odwiedzę te okolice w lipcu, pokażę Ci scenę, w której kwitnie kwiat lotosu. Uważa się, że można ją uprawiać głównie na zewnątrz, ale jeśli masz odpowiednią doniczkę i środowisko, można ją uprawiać w pomieszczeniach zamkniętych i nie wymaga tak dużej ilości wody. Jak mogłoby się wydawać, i nie ma potrzeby martwić się o jakość wody. Oczywiście, ponieważ jest to pomieszczenie wewnętrzne, jeśli jakość wody ulegnie pogorszeniu. Kwiat lotosu będzie brzydko pachniał, nawet jeśli nie będzie problemu, ale potrzebuje dużej doniczki, na przykład akwarium lub doniczki, w której korzenie będą mogły się głęboko rozprzestrzenić. A ponieważ jest rośliną wodną, wymaga dużo światła słonecznego, dlatego jest wybredna. Podobnie jak inne kwiaty, kwiaty lotosu przeszły różne ulepszenia. I występują w wielu odmianach. Jeśli planujesz uprawiać je w pomieszczeniu, zaleca się wybór małych odmian. Nie oznacza to, że nie można hodować dużych ras w pomieszczeniach zamkniętych. Kwiaty lotosu charakteryzują się tym, że rosną w zależności od wielkości pojemnika, w którym są uprawiane, dzięki czemu można uprawiać duże odmiany w małych pojemnikach, ale jeśli tak się stanie, trudno oczekiwać wyjątkowego piękna dużych odmian. Dla porównania, kupując korzenie lotosu do ogrodnictwa, zazwyczaj sprzedawane są wiosną, dlatego warto je kupić w odpowiednim momencie. Kwiaty lotosu kwitną w różnym czasie, ze szczytem kwitnienia wczesnym rankiem, a płatki zamykają się lub więdną w ciągu dnia. Ze względu na duże nasiona, unika się worka nasiennego kwiatu lotosu, wewnątrz worka są odsłonięte i są dość obrzydliwe. W 2017 roku część siedlisk ptaków wędrownych uległa degradacji i zamieniła się w obszary opuszczone z powodu nadmiernego przerostu kwiatów lotosu.